jeden konkretny zwój, nietypowy, inny od wszystkich, który może zawierać potencjalne miejsce ukrycia. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Kolejny dzień na Bliskim Wschodzie, kolejna niezwykła przygoda. Jesteśmy w Qumran, na zachodnim brzegu Jordanu. Za mną widzicie Morze Martwe, najniżej położoną depresję na świecie. W chwili obecnej jesteśmy na wysokości 320 metrów pod poziomem morza, ale idąc w kierunku Morza Martwego będziemy jeszcze niżej. Podróżując szlakiem legendarnej, mitycznej Arki Przymierza, przyjechaliśmy do Qumran w związku z tym, że nie tak dawno, bo w roku 47, doszło tutaj do niesamowitego i co najważniejsze, przypadkowego odkrycia tajemniczych zwojów, które mogą rzucić nam zupełnie nowe światło na to, gdzie Arka Przymierza została ukryta, na to, gdzie ten religijny artefakt może znajdować się do dziś. Zanim jednak przejdziemy do sedna, pewnie zastanawiacie się, jak wydawać pieniądze tak, aby część wydanych pieniędzy do Was wróciła. I tu z pomocą przychodzi Wam Letyshops. Sponsor naszego dzisiejszego odcinka, jakim jest Letyshops, pozwoli zwrócić Wam część wydanych przez Was pieniędzy w postaci cashbacków, które czasem bywają nawet kilkukrotnie powiększone. Zainstalujcie wtyczkę internetową bądź aplikację na telefon, aby sprawdzać, czy na stronach, na których robicie zakupy, są aktualne cashbacki. Link do szybkiej, bezproblemowej rejestracji znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz zapraszam na poszukiwania Arki Przymierza. Rok 1947. Grupka beduńskich chłopców wypasa kozy w górach, w których obecnie się znajdujemy. W pewnym momencie jedna z nich ucieka. Chłopiec udaje się na poszukiwania i gdy przechadza się po piaszczystych górach, dostrzega dziwnie wyglądającą jaskinię. Chłopiec był przekonany, że zwierzę mogło tam wejść, więc po chwili postanawia wrzucić do środka kamień, aby zwierzę wypłoszyć. I w tej całej historii nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt tego, że kiedy chłopiec wrzucił do środka kamień, to usłyszał dźwięk tłuczonego glinianego naczynia. W rzeczywistości ta historia jest początkiem do odkrycia zwojów z Qumran. Zwojów, które były ukryte w glinianych naczyniach, zawierały dziwne rękopisy, manuskrypty, nieznane nikomu pisma sprzed 2000 lat. Chłopcy szybko zaczęli o swoim znalezisku opowiadać, co spowodowało, że rozpoczęły się przeszukiwania tej okolicy. I nikt wtedy nie przypuszczał, że beduińscy młodzieńcy doprowadzą poszukiwaczy do 11 jaskiń i starożytnej osady sprzed 2000 lat. Mało tego, w zwojach były także zawarte informacje o drugiej świątyni jerozolimskiej, czyli o potencjalnym miejscu ukrycia Arki Przymierza. Na wieść o skarbie, mieszkający na tych ziemiach Beduini, których swoją drogą w trakcie naszej podróży po Bliskim Wschodzie także odwiedziliśmy, zabrali zwoje. Odnalezione przez chłopców bezcenne świadectwo historii nie od razu trafiło w ręce archeologów i specjalistów. Dokumenty zostały pocięte na mniejsze kawałki i wystawione na sprzedaż na pobliskich targach. Sprzedawano je w formie pamiątek dla turystów. Jeden z pociętych i wystawionych na sprzedaż zwojów trafił do niejakiego Kando, handlarza antyków z Betlejem, który analizując rękopis szybko zrozumiał, że trzyma w ręce coś naprawdę wartościowego. Kando poinformował o tym fakcie profesora z Hebrajskiego Uniwersytetu. Ten po wstępnej analizie poprosił handlarza o zdobycie większej ilości zwojów. Handlarz oczywiście je dostarczył, jednak ku zdziwieniu profesora przyniósł mu kompletnie niepocięte i w całości zachowane archiwalia. Pergaminowe i papirusowe zwoje zostały odkupione przez profesora
i ten szybko przystąpił do fachowych i szczegółowych badań nad nimi. Na pierwszym zwoju zapisany jest tekst Księgi proroka Izajasza. Drugi zawiera komentarz do Księgi proroka Habakuka, a trzeci stanowi niesamowitą zagadkę do dziś. Mowa w nim o tajemniczej wojnie pomiędzy synami ciemności a synami światłości. I akurat ta historia jest niejako pożywką dla miłośników teorii spiskowych. Profesor ustalił, że zwoje przez 200 lat miały być spisywane przez bardzo zagadkową i tajemniczą sektę, o której bardzo mało wiadomo. W toku późniejszych prac okazało się, że ową sektą mieli być Esseńczycy. Zagadkowa wspólnota, która odłączyła się od głównego nurtu judaizmu i osiedliła się właśnie tu, w Qumran. Mieli oni spisywać swoje wierzenia, zwyczaje, przepisywać, kopiować biblijne teksty i nie tylko. Eleazar Sukenik, bo tak nazywał się profesor, który jako pierwszy badał zwoje z Qumran, szukał ich dalej, już na własną rękę. Jednak te, jak się okazało, sprzedawane były za horrendalne sumy. W niedługim czasie w Palestynie wybuchła wojna, w wyniku której powstało państwo Izrael. W całej wojennej zawierusze, bezcenne dla historii pisma, znalazły się w rękach patriarchy kościoła syryjskiego w Palestynie. Ten wysłał do Stanów Zjednoczonych 3 zwoje do kolejnych badań. Łącznie w jego rękach znajdowały się 4 rękopisy z Qumran. Przebadane tam, a wcześniej rozwinięte 3 zwoje zawierały Księgę Izajasza, hymny i fascynujący z punktu widzenia badań zwyczajów Esseńczyków tekst opisujący ich życie. 4. zwój nie został rozwinięty. Kapłan oznajmił, że pozwoli na to dopiero w momencie, gdy znajdzie się ktoś, kto będzie chciał od niego odkupić wszystkie 4 rękopisy. W pewnym momencie pojawił się izraelski archeolog, który miał na nazwisko Yadin. I jak się pokazało, był synem Eleazara, pierwotnego badacza zwojów z Qumran. Amerykańscy Żydzi zgodzili się co do tego, aby pomóc archeologowi uzbierać kwotę i odkupić zwoje. 4. wcześniej nierozwijany rękopis zawierał apokryf Księgi Urodzaju i okazało się, że taką treść zawiera dopiero po odkupieniu wszystkich 4 zwojów. I choć już ta historia zachwyca i już jest niezwykła, to w rzeczywistości jest ona dopiero wstępem do badania tego niezwykłego znaleziska. Nas najbardziej interesuje dzisiaj jeden konkretny zwój, nietypowy, inny od wszystkich, który może zawierać potencjalne miejsce ukrycia Arki Przymierza. Czasem w rejon Qumran, bo tak nazywano miejsce, w którym teraz jestem po odkryciu niesamowitego znaleziska, zaczęły przyjeżdżać grupy francuskie. Ekspedycje te w toku dalszych poszukiwań i badania rejonu ustaliły i odnalazły nie jedną, nie dwie, nie trzy, nie cztery, a 11 niesamowitych jaskiń, w każdej z nich znajdowano nie tyle co zwoje, co pozostałości po rękopisach. Odnaleziono ich nawet kilkadziesiąt tysięcy. Z czasem zainteresowała się nimi Stolica Apostolska. I podobnie jak diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych, Kościół katolicki także zbierał pieniądze, aby zwoje z Qumran odkupywać nie tyle co od Beduinów,
co od turystów, którzy wcześniej kupowali rękopisy na beduńskich targach. 11 jaskiń i ta 11 znajduje się dokładnie za mną. W niej odnaleziono 25 zwojów, z czego 5 najważniejszych. W całej tej naprawdę niesamowitej i pobudzającej wyobraźnię historii interesuje nas jeden konkretny zwój – miedziany. Dokumenty z Qumran były papirusowe, pergaminowe, ale jeden z nich nie wiedzieć czemu wykonano z miedzi. Treść została wyryta na miedzianej blaszce o niewielkiej średnicy. Zwój został odkryty w 1952 roku i przez kilkadziesiąt lat nikt nie próbował go rozwinąć, ze względu na to, że obawiano się o jego stan. Prace nad nim mogły po prostu go uszkodzić. Z biegiem czasu udało się odczytać treść i to, co zostało tam zapisane, dosłownie zwaliło z nóg naukowców zajmujących się tym tematem. Zwój nie zawierał biblijnych tekstów, nie zawierał historii życia Esseńczyków. Był czymś zupełnie innym od reszty dokumentów. Okazało się, że opisane na nim 64 skrytki, w których miały znajdować się przedmioty ze srebra, złota, złote monety, szaty, naczynia, różnego rodzaju pachnidła. Przypomnijmy, Arka Przymierza była w większości wykonana ze złota, a w przybytku mojżeszowym, gdzie pierwotnie miała się znajdować, były także rzeczy o wielkiej mocy, stanowiące element mobilnej świątyni Mojżesza. Pachnidła, naczynia, szaty dla arcykapłana. Poza tym zwoje miały powstawać do czasu zniszczenia przez Nabuchodonozora świątyni jerozolimskiej. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Poszukiwacze Arki Przymierza dostali kolejne 64 miejsca, w których może na nich czekać ukryta Arka Przymierza. Kiedy chodzę po tych wzgórzach i wchodzę do jaskiń, to wciąż zastanawiam się, czy gdzieś jeszcze mogą znajdować się zwoje, które nie zostały odnalezione. Przecież prace archeologiczne nad Qumran cały czas trwają. Co do samych zwojów, to jest jedna rzecz, która pobudza wyobraźnię poszukiwaczy także Arki Przymierza. Otóż opisy skrytek, w których miały znajdować się skarby, są bardzo enigmatyczne. Są opisywane tak, jakby ktoś je szyfrował, przez co dzisiaj badaczom bardzo ciężko jest dojść do konkretnego miejsca, w którym skarby opisane na zwojach miały zostać ukryte. Na przykład jeden fragment mówi o takim miejscu w taki oto sposób. W platformie pod schodami 65 sztab złota. Nie wiadomo dziś, czy miejsca, o których mowa na miedzianym zwoju, w ogóle kiedykolwiek w historii istniały. A jeśli przyjmiemy, że tak, to być może dzisiaj te miejsca w ogóle nawet nie istnieją. Zwój miedziany jest o tyle ciekawy, że odnaleziono go w jaskini numer 3, gdzie spokojnie przez wiele lat w odosobnieniu, z dala od innych zwojów, czekał na swojego znalazcę. Naukowcy wyliczyli też, że informacje o ilości złota, jakie miały zostać ukryte, wskazują, że gdzieś według informacji z miedzianej blaszki znajduje się od 70 do nawet 200 ton złota. Styl pisma był także zupełnie inny w stosunku do standardowych zwojów z Qumran, co dawało i daje wiele do myślenia. Zawiera on na przykład greckie znaki, co nie jest typowe dla pozostałych zwojów. Istotne jest to, że nie rozszyfrowano wszystkiego. Pojawiła się informacja o tym, że miedziany zwój może być autentyczną inwentaryzacją dóbr świątynnych. Dobrze, tylko o jakiej świątyni mowa? Jeśli mowa o świątyni jerozolimskiej, to której? I czy jednym z inwentaryzowanych przedmiotów mogła być Arka Przymierza? A może to tylko teoria? Nie wiemy tego do dziś. Teraz
Natomiast, drodzy widzowie, mamy dla Was coś absolutnie specjalnego. Znaczna część zwojów z Qumran znalazła się w Jerozolimie, konkretniej w muzeum w tym mieście. Nie każdy może do niego wejść z kamerą. Musieliśmy naprawdę się postarać, żeby otrzymać szereg zgód i po prostu tutaj wejść. Budynek zbudowany jest w niesamowity sposób. Z zewnątrz wygląda jak kopuła, która na bieżąco oblewana jest wodą. Z kolei jego wnętrze, no właśnie, nie przypomina Wam czegoś? Jest budowane w taki sposób, aby przypominało jaskinie, w których zwoje czekały 2000 lat. Zapraszam za mną. Że otaczają nas w tym miejscu zwoje sprzed 2000 lat, działa na wyobraźnię. No, po prostu mam w tym miejscu gęsią skórkę. I tu zadamy sobie teraz kilka pytań. Czy skarb opisany na miedzianym zwoju mógł należeć do Esenczyków? Teoretycznie tak, ale ciężko dzisiaj wyobrazić sobie tak małą wspólnotę, która posiadała tak wielkie bogactwa. Czy zatem skarb mógł być depozytem ze świątyni jerozolimskiej? Tak, ale Flawiusz pisał, że skarb miał znajdować się jeszcze w świątyni przed tym, jak Rzymianie do niej weszli. Ci arki nie znaleźli. Źródła mówią, że arka mogła zostać wywieziona z Jerozolimy jeszcze przed wejściem do niej Rzymian. Niektórzy uważają też, że arka dalej spoczywa gdzieś pod świątynią. Być może Góra Nebo. Gdzie znajduje się Arka Przymierza? Ciężko dzisiaj powiedzieć. W miedzianym zwoju zagadkowa jest jeszcze jedna rzecz, której nie można pominąć, a jest to po prostu istotne. Specjaliści nie są przekonani w 100% co do tego, czy zwój miał być dziełem Esenczyków, czy może innej społeczności, o której nic nie wiemy, a mogłaby ona dysponować sporym majątkiem, który po prostu postanowiła ukryć. Gdyby tak było, miedziana blaszka dalej jest cennym znaleziskiem historycznym, ale nie wnosi ona nic do poszukiwania Arki Przymierza. Osobiście bardzo bym chciał, żeby miedziany zwój był swego rodzaju mapą skarbów, ale najwięksi sceptycy mówią jasno, poszukiwania są bez sensu. Skarb albo jest wymysłem, a jeśli nie, to nie można go dzisiaj odnaleźć. Jest zbyt dużo niejasności co do miejsc jego ukrycia. Są też tacy, którzy uważają, że skarb już znaleziono. Skoro zwojami interesował się Watykan i bogate środowiska żydowskie, widocznie na czymś im zależało. I być może nie była to tylko wartość religijna, tylko materialna. Ile wiedzy, ile historii jest zawarte na zwojach sprzed 2000 lat. To po prostu ciężko sobie wyobrazić. W przypadku zwojów i w przypadku Arki, co do tego, czy w ogóle istniała, naukowcy są równie podzieleni. Mam na myśli to, że naukowcy do dziś nie są przekonani co do tego, czy zwoje z Qumran, a szczególnie ten miedziany, zawierają faktyczną wskazówkę dotyczącą ukrycia Arki Przymierza. Ale pewnym jest to, że Arką Przymierza interesowały i nadal interesują się osoby wpływowe, a także organizacje, które wierzą w jej istnienie. Sama historia skrzyni, która epatowała niesamowitą mocą, służyła do komunikacji z Bogiem. W biblijnych przekazach jest opisywana także jako broń. Po prostu to wszystko sprawia, że Arki Przymierza chce się szukać, nawet jeśli jest to zwykła legenda, mit i bajka. Nie wiem jak wy, ale ja badając temat Arki Przymierza, zainspirowany zresztą przecież filmem Spielberga, chciałem zagłębiać się w źródła, dlatego że
pojawia się w tej historii mnóstwo wątków pobocznych, które wcale bajkami nie są. Są po prostu informacjami historycznymi. Więc nie wiem jak wy, ale ja dalej będę szukał Arki Przymierza. Drodzy widzowie, to wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami tu w Izraelu. Dziękujemy, że wspieracie kanał History Hiking, że nas oglądacie. Dziękujemy za każdą subskrypcję, za każdy komentarz. Pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zostawić subskrypcję, udostępniać nasze filmy i cóż, widzimy się w kolejnej niesamowitej, historycznej podróży. Do zobaczenia. Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim patronom. To dzięki Wam możemy realizować kolejne odcinki. Jeśli chcesz wesprzeć naszą misję, skorzystaj z linku w opisie pod filmem. W zamian odwdzięczymy się różnymi bonusami, jak dostęp do ekskluzywnych filmów, których nie obejrzycie nigdzie indziej. Zaproszenie do zamkniętej grupy na Facebooku, uwzględnienie w napisach końcowych i wiele innych. Wspierają nas Adamigo 50, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, March Cin, Andreas Czyżewski, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Marcin Lukomski, Adam Piastowski, Galicja Productions, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Jarosław Zębek i wielu innych. Serdecznie Wam za to dziękujemy.